Przemysław Krupa, zastępca nadleśniczego, nadleśnictwo Złocieniec. W ostatnim czasie dużo aktorów na planie teledysku w Nadleśnictwie Złocieniec, w budynku Nadleśnictwa. Skąd pomysł, żeby coś takiego zrobić? Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest pan Tomek Dorogusz-Dorożkiewicz, nasz pracownik, który z zamiłowania jest muzykiem. Akcja nie tylko rozgrywała się w budynku Nadleśnictwa Złocieniec, ale również na terenach leśnych, które są w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Złocieniec. Co chcieliście mieszkańcom pokazać w tym teledysku? Chcieliśmy pokazać przede wszystkim, że leśnik może również być wesołym człowiekiem, który ma czym się pochwalić w swojej pracy i ta praca może być bardzo ciekawa. Pokazaliście różny przekrój działania nadleśnictwa. Wszystkie stanowiska staraliśmy się pokazać. Mamy jeszcze ambitne plany na przyszłość. Właśnie zapytam o to stanowisko nadleśniczego, bo pan chyba oddał swój fotel młodszemu koledze. Tak, myślę, że ten kolega znakomicie sprawdził się w tej roli. Jestem bardzo z niego dumny. A jaki dokument podpisał na planie teledysku? Będzie to naszą słodką tajemnicą. Tomasz Dorogusz-Dorożkiewicz, Nadleśnictwo Złocieniec, Rokozaur TV w jednej osobie. W jednej osobie, ale tu powstało coś wyjątkowego. Co ostatnio robiliście wspólnie z Nadleśnictwem lub Nadleśnictwo wspólnie z waszą grupą? No to można zamiennie postrzegać tę sytuację. No przede wszystkim chciałem powiedzieć, że dzięki uprzejmości nadleśniczego Przemka Krupy mogliśmy połączyć siły i Rokozaura i Nadleśnictwa Złocieniec, żeby stworzyć klip promocyjny dla Nadleśnictwa, no i również klip wzbogacający repertuar Rokozaura na kanale naszym YouTube'owym Rokozaur TV. Przy okazji proszę o subskrypcję, oglądanie i łapki w górę, jak to wszyscy YouTuberzy robią. Więc stworzyliśmy klip promocyjny Lasów Państwowych, a przede wszystkim Nadleśnictwa Złocieniec. I jest to piosenka dla dzieci. Jest to piosenka rockowa dla dzieci, jak sama nazwa wskazuje, bo taki ma charakter kanał. Właśnie, co chcieliście pokazać tym, którzy będą oglądać wasz klip? To bardzo proste. Ponieważ w klipie występują prawdziwi leśnicy, prawdziwy nadleśniczy, prawdziwy pan sekretarz, prawdziwy inżynier nadzoru i tak dalej, strażnik, więc chcieliśmy pokazać, że tutaj pracują zaangażowani, świetni, pozytywni ludzie, którzy naprawdę angażują się w swoją pracę nie tylko na poziomie takim merytorycznym, ale też jak najbardziej takim ludzkim. Jak wyglądał ten dzień tutaj, i kto wystąpił oprócz leśników w tym klipie? No właśnie chyba, no jednak chyba najważniejszy element to są występujące dzieci i nie tylko występujące, bo też śpiewające. Cały proces zaczyna się oczywiście od aranżacji muzycznej, której jestem autorem, ale też później nagrania dzieci w studiu nagrań w Poznaniu to się odbywa. W samym nagraniu wokali brało udział aż 7 dzieci, czy nawet 8. A w nadleśnictwie brały udział dzieci, które tutaj w tych naszych działaniach, w nadleśnictwie, które po prostu występowały w klipie. I też ich było 8, łącznie 16 dzieci były zaangażowane w produkcję. Zamieniliście nadleśnictwo, budynek nadleśnictwa w studio filmowe? A to prawda, tak, to było faktycznie na korytarzu, bo tam filmowcy uznali, że tam jest najlepsze miejsce, żeby pokazać dzieci bawiące się w lesie. To prawda, że nasi filmowcy Maciek Frąckowiak i ksiądz Konrad Rapier zamienili korytarz no, w pięknie oświetlony las, tak? I w zasadzie arenę zabaw dzieci. Ale tu jeszcze przy okazji chciałbym wymienić zespół Rokozaura, tak? Bo Rokozaur to nie tylko ja. Rokozaur to też, przepraszam, realizator Bartłomiej Gumny z Poznania. Też moja żona Katarzyna Dorogusz-Dorożkiewicz zajmuje się promocją i mediami społecznościowymi. No i filmowcy z Podleszna, których już wymieniłem, Maciek Frąckowiak i ksiądz Konrad Rapior oraz Ania Frąckowiak, żona Maćka, która również się zajmuje promocją oraz mediami społecznościowymi. Jak pracownicy nadleśnictwa podeszli do tego pomysłu? Ciężko ich było namówić, żeby zagrali w tym klipie? No właśnie całkiem odwrotnie. No nie ukrywam, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Właśnie nikogo nie trzeba było namawiać długo, wręcz przeciwnie. Także występuje tutaj nasza koleżanka księgowa ze swoją córką na przykład. To już tam, także nie trzeba było kompletnie nikogo jakoś tam bardzo mocno namawiać. Wszyscy się zgodzili bardzo chętnie i świetnie to wyszło ogólnie. Moje nazwisko Leszek Duda, jestem inżynierem nadzoru w Nadleśnictwie Złocieniec. Zagrał pan w teledysku, który tutaj zrobiliście. Jak pan wspomina tą pracę? No, była bardzo stresująca, musiałem się długo przygotowywać. No, mówię to oczywiście pół żartem, ale no, zastanawiałem się, jak się zachowywać przed kamerą, mając świadomość tego, że
pójdzie to w świat. Jaka była pana rola w tym filmie? No, moja córka mawia, że robiłem za tło. Odzywać się nie odzywałem, natomiast stanąłem przy jednej sosen, którą wcześniej osłuchiwała stetoskopem mała dziewczynka, a ja stojąc przy tej sośnie, przyłożyłem ucho do pnia drzewa, a później spojrzałem w górę, w koronę, żeby to wyglądało na jakąś tam diagnozę, co się z tym drzewem dzieje. To była taka namiastka pana pracy, którą pan wykonuje tutaj w Nadleśnictwie Złocieniec? No, prawdę rzekszy, to badanie drzew nie należy do mojego głównego zakresu obowiązków, chociaż oczywiście zdrowotnością drzew i drzewostanów się jako leśnik interesuje. Natomiast no, jeśli chodzi o główny zakres mojej działalności, to tak w największym skrócie to jest nadzór nad gospodarką leśną prowadzoną w leśnicach, w naszym nadleśnictwie. Czyli w terenie pan dużo czasu spędza? No tak, niektórzy nawet mi tego zazdroszczą. Lidia Antoniewicz. Jak pani wspomina pracę na planie tego teledysku? Bardzo fajnie. A jaką rolę pani odgrywała? Księgowej. Tak jak pełnię tutaj akurat. Pracuję jako księgowa. Długo trzeba było się przygotować do tego wszystkiego? To dosłownie było znienacka. Rano dowiedziałam się, że będę odgrywać księgową i po prostu stanęłam przy biurku, powiedzieli, co mam robić. Także żadnego przygotowania nie było. A jak pani potem oglądała, to jakie były wrażenia? No nie za bardzo. Jak siebie się ogląda, to tak nie za bardzo. A pracownicy nadleśnictwa w tym dniu jak podeszli do tego wszystkiego? Chętni byli, żeby taki klip zrobić, czy jednak mieli jakieś obawy? Znaczy nie, no z tego co ja tutaj taką rozmawiałam między pokojami, między tutaj z osobami, którymi mam styczność na co dzień, no to dosyć byli, że no ciekawe jak to wyjdzie. Każdy był zainteresowany, jak to wyjdzie. Oprócz pani zagrała również w tym klipie pani córka. Tak, Natalka Sadowska. Natalka jaką miała tutaj rolę? No grała, odgrywała mnie, księgową. Czy można powiedzieć, że tak się zamieniłyście na chwilę? Tak, na chwilę się zamieniłyśmy rolami. Jak Natalce szło? Bardzo dobrze, bo brała zresztą udział we wcześniejszym teledysku o Mrówce, także była bardzo zadowolona, także jak zaproponowali, że by znów wystąpiła w tym teledysku, także była bardzo zadowolona. Natalka wiedziała wcześniej, że będzie występowała? Tak, wiedziała, bo się jej zapytałam, czy chciałabyś znów wziąć udział w teledysku, bo nagrywamy. Ona mówi, że tak. Mówi, pytała się, a jaką rolę będę ten? Do końca no, nie było pewne, jaką tam rolę zagra, no ale te 2-3 dni wcześniej okazało się, że będzie grała mnie. Wracając do dzieci, to były dzieci ze Złocieńca. Tutaj nagrywane w klipie nie do końca, bo jeden chłopczyk przyjechał, syn filmowca przyjechał z nim z Leszna. Natomiast dzieci śpiewające były z Poznania. Jaką muzykę lubią dzieci i co lubią, jakie utwory lubią wykonywać? To zależy przede wszystkim od rodziców. Bo to bardzo proste, to co rodzice po prostu puszczają dzieciom, to taką dzieci lubią muzykę. Mam nadzieję, że muzyka Rokozaura przyczyni się do tego, że dzieci nie tylko nasze, ale też no, przede wszystkim no, dzieci oglądające kanał, no, będą kierunkowane bardziej na muzykę troszeczkę bardziej wymagającą. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego kanału dedykowanego dzieciom? No powstał no, w mojej głowie. W mojej głowie na podstawie no, 10 lat doświadczenia w pracy z tym rodzajem muzyki i zamiłowaniem do gitary elektrycznej powstał pomysł, który no, był połączeniem tych dwóch elementów. Wydaje mi się, że no, jeżeli ma się takie możliwości, to tak, nie mówię, że jestem geniuszem, absolutnie, natomiast jakieś tam możliwości mam, doświadczenie też, w związku z tym, połączyłem jedno z drugim i wyszła taka mieszanka ciekawa. Od 2 lat mieszkasz w Złocieńcu, tutaj tworzysz też muzykę i te wszystkie plany, które są związane z produkcją tych spotów? No oczywiście, no, Rokozaur istnieje od wiosny 2020 roku. Wtedy powstały pierwsze jakieś tam rysunki loga, zamysły. Powstały przez telefon i przez internet, bo to przede wszystkim, no teraz tak się pracuje. No, przyjechać klip trzeba, nagrać, przyjechać, także to jest oczywiste. Natomiast większość rzeczy faktycznie powstaje, tych muzycznych, znaczy wszystkie właściwie. Strona muzyczna powstaje w Złocieńcu, a wizualna nagrywana była w Złocieńskim Ośrodku Kultury piosenka pod tytułem Mrówka. Piosenka pod tytułem Tata tutaj w naszych okolicznych lasach. No i teraz
kocham lasy, a reszta z kolei Poznań i Leszno. A co w planach na najbliższą przyszłość pod względem twórczości muzycznej? Jeżeli chodzi o Lasy Państwowe, to Dzień Leśnika. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Piosenka będzie o panu leśniku. W najbliższej przyszłości to jest piosenka o sprzątaniu, wspomagająca rodziców. Sam jestem rodzicem dwójki małych dziewczynek, także wiem dokładnie, o co chodzi. Piosenka o wiośnie i coś jeszcze tam mamy. A, Straż Pożarna. Tak, Straż Pożarna z Drawska Pomorskiego. Także zapraszam na... Za jakiś czas oczywiście będzie kręcony klip. Strażacy chcą gościć dzieci, podobnie jak tutaj Nadleśnictwo Złocieniec, coś podobnego zrealizować? No tak, tak, rzeczywiście mamy już oficjalną zgodę. Dzieci będą jeździły wozami strażackimi? Zobaczymy, jak pozwoli sytuacja, czy pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, ale na pewno dzieci się tam pojawią, jeżeli się pojawią, to no muszą się pojawić i zresztą bardzo chcemy. I jeżeli się pojawią, to pojawią się tak, że będzie wszystko bezpiecznie zorganizowane. Natomiast no, jeżdżące samochody czy podnośnik na pewno weźmie udział w klipie. Jak się pracuje z dziećmi? No, ja nie wiem, czy to jest praca w ogóle, bo to jest, bo ja bym powiedział, że to jest raczej zachęta do zabawy. Tą zabawę trzeba szybko wykorzystać, zachętę, bo dzieci się potrafią szybko znudzić. Natomiast jak się odpowiednio nakieruje, zapali do takiej zabawy, to bardzo fajnie wychodzi. Co było najtrudniejsze podczas kręcenia waszego teledysku tutaj w Złocieńcu? Ja nie wiem, czy były jakieś trudne chwile, bo nie. Nie, nie, nie wiem jak w terenie, bo w terenie nie uczestniczyłem w zdjęciach. Ale tam myślę, że na pewno nie było jakichś tam trudniejszych momentów. Bardzo, bardzo nam dopisała pogoda. Także było naprawdę super. Dlaczego warto przychodzić do lasów tutaj w okolicy Złocieńca? No, nie powiem nic oryginalnego. Te lasy są piękne. No, wystarczy spojrzeć na mapę. Lasy, jeziora. Okolica o wyjątkowych walorach i przyrodniczych, i turystycznych, krajobrazowych, wędkarskich również. Ja jestem wędkarzem, więc dla mnie to jest teren o wyjątkowym uroku.